Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Wysoką Radę. Otwieram 57. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia 30 sierpnia, jest to dzień dzisiejszy. Zaczynamy nasze obrady. Informuję wszystkich Państwa, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję ponadto, że wszystkim radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustęp b ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję ponadto, że uczestnicząc w obradach sesji Rady Miasta wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń. Gdyby były jakieś problemy techniczne, wówczas nasze głosowania odbywają się imiennie. Tyle tytułem wstępu. Przywitam jeszcze na dzisiejszej sesji pana Jacka Kostka, pana burmistrza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana sekretarza Andrzeja Worobca. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Witam pana inspektora Edwarda Drymucha. Witam również panią Agnieszkę Gorzycką, kierownika naszego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, gdyż będziemy debatowali nad jedną z uchwał w sprawie dzisiejszej, która jest przewidziana do dzisiejszej sesji. Informuję również Państwa, że otrzymaliście Państwo na dzisiejszą sesję porządek obrad. Porządek ten jest jak najbardziej aktualny, ale dodatkowo wpłynął jeszcze dodatkowy punkt do rozpatrzenia ze względu na ważność sprawy. Jest to dodatkowy punkt przewidziany na dzisiejszą sesję. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza i tutaj Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie się w tym temacie wypowiadała. W związku z powyższym dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Informuję, że na podstawie listy obecności na dzisiejszej sesji obecnych jest 11 radnych. Brakuje pani Ewy Antochów, pana Macieja Choraka, pana Narkiewicza Rafała i pani Anny Piszczek. Osoby te wszystkie kontaktowały się ze mną i usprawiedliwiły swoją nieobecność. Obecnych jest 11 radnych, co oznacza, że nasze obrady są prawomocne, możemy podejmować prawomocne uchwały. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Miasta, informacje z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35. Dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023. Punkt tutaj właśnie z naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Górowie i Ławeckim. Kolejna uchwała, wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie i Ławeckim przy ulicy Armii Krajowej. Kolejna uchwała również tego samego typu, będzie dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie i Ławeckim przy ulicy Lidzbarskiej. I punkt dodatkowy tutaj na dzisiejszą sesję, rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Tak przedstawia się dzisiejszy porządek obrad. Przystępujemy teraz do przegłosowania tego porządku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku w wersji przedstawionej przeze mnie z tym dodatkowym punktem, zechce zagłosować. Czekamy na głos jeszcze pana Komorowskiego. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło 11 radnych. Informuję, że dzisiejszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem, Wysoka Rado, do naszych punktów dzisiejszej sesji. Jest to przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Miasta. Informuję wszystkich radnych, że protokół z 56. sesji Rady Miasta został Państwu przesłany na skrzynki służbowe. Ponadto był i jest do wglądu na dzisiejszej sesji. Czy są uwagi do protokołu z 56. sesji Rady Miasta? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 56. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Tak, mamy wszystkie głosy. Dziękuję. Protokół z 56. sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu czwartego. Jest to informacja z prac burmistrza Rady, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie takiej informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwólcie, że będę tym razem wyjątkowo na siedząco, bo tego trochę jest. Sprawozdanie będzie długie, ponieważ obejmuje okres od początku kwietnia do chwili obecnej. Realizacja uchwał Rady Miasta w obecnej kadencji. Podjęli Państwo 364 uchwały i zrealizowanych zostało 256, a 108 uchwał nadal znajduje się w realizacji. I tak ten okres zaczęliśmy od dosyć radosnego wydarzenia, aczkolwiek jak zawsze kłopotliwego, czyli otrzymaliśmy promesę na zakup wozu strażackiego w Pasłęku z funduszy rządowych. Fajny prezent, natomiast jak już wiemy o tym, ponieważ podnosiliśmy stosowne paragrafy w budżecie miasta, mniej więcej finansujemy zakup tego wozu pół na pół. Nasz wkład jest nawet większy od strony rządowej. Samochód jest na ukończeniu, z tego co informuje mnie pan Adam Ciosek, który jest prezesem naszego OSP, a informuje mnie o tym pan Adam Ciosek, ponieważ formalnie zakupu dokonuje stowarzyszenie naszej Straży Pożarnej, tak? To zgodnie z wymogami programu my jako samorząd dofinansowujemy. Motywacja zakupu tego samochodu jest taka, że dzięki kursowi strażackiemu mamy w tej chwili dużo strażaków i przybiegają czasami dwie ekipy, no i z czego jedna nie może wyjechać na akcję, ponieważ ten nasz stary już się nie nadaje do tego, a w Mercedesie mieści się ekipa sześcioosobowa. A myślę sobie, że jako władze miasta musimy pamiętać o tym, że może przyjść taki moment, kiedy te dwa samochody się przydadzą. Oby nie przyszedł, ale lepiej być przygotowanym, dlatego uważam, że ta decyzja, którą Państwo podjęli o dofinansowaniu zakupu tego samochodu, była bardzo dobra. 14 kwietnia miałem przyjemność wraz z prezydentem Mauro Migrolini prowadzić zarząd międzynarodowej sieci Citaslo w Reszlu. Gościliśmy przedstawicieli z sieci międzynarodowej. 27 kwietnia pani kierownik MOPS-u otwierała wraz ze mną klub Senior Plus. Do chwili obecnej ta instytucja świetnie się sprawdza. Seniorzy korzystają z tej formy opieki, tej formy spędzania czasu. Tam mamy dodatkowe dofinansowanie, bo otwarcie Seniora Plus to było jedno, to myśmy sfinansowali to zadanie, remont piwnic pod ośrodkiem zdrowia naszym. I otrzymaliśmy również dofinansowanie na funkcjonowanie tego ośrodka i z tego finansujemy atrakcje dla naszych seniorów. 28 kwietnia zakończyli maturzyści w Górowie. Przypominam, że mamy dwie szkoły średnie. 29 kwietnia wziąłem udział w walnym zebraniu Związku Emerytów w Górowie i Łowieckim. 4 maja odbył się Dzień Strażaka. Wraz z naszymi strażakami świętowaliśmy ich święto. 9 maja podpisaliśmy list intencyjny w Bartoszycach. Dotyczy to małej retencji, zagospodarowania wody. Ta wspólna inicjatywa gmin, powiatu potencjalnie otworzy drogę na dofinansowanie na tego typu inwestycje. 22 maja spotkałem się z posłami parlamentu naszego, przyjechali do Górowa.
24 maja wraz z panem przewodniczącym uczestniczyliśmy w święcie zakładu karnego w Kamieńsku. Odbyło się ono w Bartoszycach, nadanie sztandaru dla tej jednostki. 29 maja podpisałem umowę niebiesko-zielone granty w Urzędzie Marszałkowskim. Sfinansowaliśmy z tych pieniążków zagospodarowanie zieleni w Dolinie Rzeki Młynówki. To już jest wykonane. Dni rodziny na terenie przedszkola miejskiego w Górowie Ławeckim 6 czerwca. W związku z tym, że mamy bardzo dobrą współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, uczestniczyliśmy w 30-lecie u tej instytucji. Z takich przykładów współpracy, no to sporo grantów otrzymujemy od nich. To miasteczko rowerowe, które powstaje, właściwie już praktycznie powstało pod szkołą podstawową i będzie służyło naszym uczniom, zostało sfinansowane, nie z WFOŚ, o ile pamiętam, z grantu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pożycza nam pieniążki na zakup samochodu strażackiego. Oni mają bardzo dobre linie kredytowe, praktycznie jakby, no może nie bezkosztowe, ale znacznie tańsze niż jakikolwiek inny kredyt i komercyjny, i do tego część środków na koniec realizacji umowy może zostać umorzona. Stąd taką decyzję z panią skarbnik podjęliśmy, że nie będziemy tych pieniędzy szukali na wolnym rynku, czy w obligacjach, czy w innej formie, tylko zwrócimy się do WFOŚ-u, który w ramach swoich zadań statutowych może nam takiej pożyczki udzielić i sfinansować zakup tego samochodu. 20 czerwca podsumowaliśmy działanie naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jest instytucja, która już działa naprawdę prężnie. No, nie będziemy jakby rozwodzili się na tym, natomiast myślę sobie, że udało nam się to zorganizować bardzo dobrze. 21 czerwca wziąłem udział w uroczystościach w Centrum Barka Piknik z Bareją. 21 lipca miało miejsce Święto Policji w Bartoszycach, a 4 sierpnia miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu kolejnej inwestycji, jeśli chodzi o uzdrowisko w Lidzbarku Warmińskim. No i tym sposobem możemy przejść do naszych miejskich inwestycji. I tak po kolei, bardzo wiele uwag mieszkańcy zgłaszali odnośnie rond na drodze 512. Skontaktowaliśmy się z Zarządem Dróg Wojewódzkich, one już zostały, jedno widziałem, że zostały już uporządkowane, chyba obydwa, nie? Obydwa. Mówimy o zieleni, tak? Jeśli chodzi o ulicę Armii Krajowej, to podjęliśmy decyzję, że podniesiemy częściowo krawężnik przy sklepie. Natomiast jeśli chodzi o wspólnotę, czekamy na opinię inżyniera, bo tam są spadki, to jakby też nie możemy zrobić czegoś, co jest niezgodne z przepisami. Jeżeli tam będzie możliwość, to też podniesiemy. Jakby jakieś szczegóły, to pan Edward może udzielić odpowiedzi. I w przypadku ulicy Armii Krajowej czekamy na zgłoszenie przez firmę Strabag gotowości do odbioru. Jeszcze nam takiego zgłoszenia nie przesłali, nie? Jeśli chodzi o inwestycje, ulica Sikorskiego, Krasickiego. Ulica Sikorskiego, jak już państwo widzieli, chodniki są praktycznie zakończone i te nawierzchnie wszystkie związane z polbrukami, ścieżkami rowerowymi. Został wykonany frez nawierzchni i w tym tygodniu już wejdzie asfalt? Jest szansa. W tym tygodniu pierwsza warstwa, jutro pierwsza warstwa asfaltu tam pójdzie. My oczywiście słuchamy uwag mieszkańców, natomiast jeżeli ktoś miał jakieś życzenia, to dobrze było zgłaszać na etapie projektowania, bo teraz jest trochę za późno. Natomiast podniosły się głosy, że jest potrzebne rondo na wylot na Kamisk przy ulicy Bema. I tam są trzy rzeczy, o których trzeba wiedzieć, bo pewnie państwa radnych też ludzie pytają. Pierwsza, podstawowa, tego typu bezkolizyjne skrzyżowania są niezbędne wtedy, kiedy tych kolizji jest. Ja się skontaktowałem z komendantem policji w Górowie i Łowieckim na pytanie i poprosiłem o sprawdzenie, ile zdarzeń drogowych miało miejsce odnotowanych w statystykach policyjnych na tym skrzyżowaniu w ciągu ostatnich 3 lat. Kto wie ile? Jedno zdarzenie w ciągu 3 lat. Druga kwestia jest taka, że tam nie można byłoby zrobić ronda wedle oka, tak jak się robi te malutkie, płaskie, tylko musiało być rondo
normalne, to jest droga o kategorii powiatowej. Zresztą inwestycja z naszym dofinansowaniem bardzo dużym jest realizowana przez powiat, więc prawdopodobnie trzeba byłoby sobie odpuścić, nie wiem, ulicę Krasickiego i zbudować rondo, a nie wiem, czy tych pieniędzy by starczyło, bo mówimy o kwotach, no nie wiem, miliona złotych, tak? Dlatego, że trzeba byłoby grunty od gminy wykupić, poszerzyć. No, krótko mówiąc, jakby kwestia racjonalności. Pojawiło się pytanie o szerokość wyjazdu z ulicy Podleśnej na ulicę Sikorskiego. Sprawdziliśmy z panem Edwardem, one zostały poszerzone. Niedużo, ale są szersze. Zgodnie z normą. No a tak jak pan Edward mówi, zgodnie z normą, bo tu znowu te ulice były projektowane przez osoby uprawnione i tak jak powinno to wyglądać, zgodnie z przepisami zostało przygotowane. Natomiast na pewno będzie nowe oznakowanie, wyraźniejsze i tyle. Także jakby, no, przykładamy wagę do tych wszystkich uwag, natomiast też kwestia racjonalności pewnych decyzji jest, tak? Bo pytanie, czy zbudować rondo, czy drogę? No to robimy drogę jednak, nie? Dobra, to tyle jeśli chodzi o tą ulicę. Jeśli chodzi o ulicę Krasickiego, zakończyły się prace archeologiczne, te takie wykopy, które są zasypane. To jest właśnie efekt pracy archeologa. Archeolog badał rodzaje nawierzchni, które znajdowały się na tej ulicy. Przygotował stosowny operat i został on już chyba przesłany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czy jeszcze nie? Być może, bo to jakby do powiatu, powiat musi skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzgodnić, jak ma wyglądać przebudowa tej ulicy, tak? Ta inwestycja trwa, na razie na szczęście jest praca na ulicy Sikorskiego, natomiast tutaj tą procedurę musimy przejść, dlatego że ulica Krasickiego z punktu widzenia Konserwatora Zabytków jest częścią założenia średniowiecznego Starego Miasta w Górowie Ławeckim. I jesteśmy na początku tej drogi, tak, jesteśmy po przetargu. Firma formalnie już realizuje tą inwestycję i rozpoczynają się prace archeologiczne na obszarze ulic Okrężnej, Ripeckiego. No, mówimy tutaj o tym całym kręgu drugim wokół Placu Ratuszowego. I tu na podstawie tych badań zostanie przygotowany operat, tak, przeanalizowana zostanie nawierzchnia, przesłane to będzie do konserwatora zabytków i konserwator zabytków wskaże nam, jakich nawierzchni możemy użyć na tym obszarze Starego Miasta. Przygotowany jest już po części, jeżeli patrzycie, front robót na ulicy Inwalidów i dalej na Brzeżnej. Ta inwestycja też w żaden sposób nie jest zagrożona. Myślę sobie, że no, ta sama firma wykonuje ulicę Sikorskiego i Krasickiego i jakoś no, w sprzężeniu z tymi ulicami zostanie ta inwestycja przeprowadzona. Jesteśmy na etapie ostatnich przygotowań do otwarcia ośrodka kultury, tak? Też bardzo duża inwestycja, 5 200 000 plus jeszcze dodatkowe pieniądze, które udało się pozyskać. Wyposażenie jest naprawdę bardzo bogate. Miałem okazję oglądać pracę nowej sceny ośrodka kultury, robi naprawdę niesamowite wrażenie, nagłośnienie też. Jeśli chodzi o pierwszy koncert, który będzie związany z uroczystym otwarciem, to rozważamy z panią dyrektor ośrodka postawienie telebimu na zewnątrz ośrodka, gdyby tych ludzi przyszło więcej. Myślę, że to jest rozsądna decyzja, ponieważ ten cały plac wokół ośrodka kultury będzie zagospodarowany na otwarcie. Nie będzie to parkingiem, wtedy będzie otwarty dla mieszkańców. W przypadku jednego koncertu wprowadzamy rezerwację miejsc, dlatego że wykonawca jakby życzy sobie miejsc siedzących. No, to jest koncert kameralny, Stare Dobre Małżeństwo. Pierwszeństwo w rezerwacji, wejście jest za darmo, pierwszeństwo w rezerwacji będą mieli mieszkańcy miasta. Przećwiczymy to, zobaczymy, jakie problemy się z tym będą wiązały, bo rozmawialiśmy przecież jeszcze przed wakacjami ewentualnie o karcie mieszkańca i to pokaże nam jakby problemy, z którymi się będziemy musieli zmierzyć jakby na tym etapie, tak? To są inwestycje, które trwają albo zostały zakończone, natomiast myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować te wszystkie inwestycje, o które się ubiegamy. Bo przypominam też, że uzyskaliśmy pieniądze w ramach Polskiego Ładu, jeśli chodzi o zabytki. I tutaj, jeśli chodzi o miasto, będziemy remontowali zabytkowy dach
na ratuszu i poza tym każda z parafii będzie wykonywała pewne inwestycje w swoim zakresie. Cerkiew, przypomnę, będzie tworzyła witraże, Kościół katolicki będzie remontował organy, a cerkiew prawosławna też wykona remont dachu. Jak nie wiemy, gdzie jest cerkiew prawosławna, to jest ten kościółek przy cmentarzu koło Barki. Natomiast złożyliśmy dodatkowy wniosek po konsultacji z Państwem na zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Łowackim. Mogliśmy złożyć wniosek na kwotę mniej więcej 400 tysięcy złotych. Ja przypomnę, że rozważaliśmy, że ta kwota jest za mała, żeby myśleć o innych zabytkach, no bo na remont wieży ciśnień to już mówimy o milionowych inwestycjach. Jeśli chodzi o dworzec, to dokładnie taka sama kwota plus, tam jest dalej właścicielem PKP. Więc na razie z taką małą kwotą skupimy się na cmentarzach. Być może uda nam się zadbać, bo tu znów konserwator zabytków się będzie wypowiadał o ogrodzenie tych cmentarzy i być może jakieś dodatkowe zagospodarowanie przestrzeni. Zobaczymy, na ile te pieniądze wystarczą, bo jeżeli konserwator nakaże nam wykonać na przykład ogrodzenie kute, no to jakby to też pewnie nie starczy na ogrodzenie wszystkich cmentarzy ku tym ogrodzeniem, bo to są ogromne koszty. Ale na pewno poprawi to estetykę tych miejsc, które znajdują się w centrum miasta. Złożyliśmy także już po konsultacji z Wysoką Radą wnioski o przebudowę ulicy Polnej Nowej Lidzbarskiej w Górowie Łowackim, tu na kwotę 5 700 000, na przebudowę ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Łowackim na kwotę blisko 2 miliony złotych, dokładnie 1 900 000. Złożyliśmy też wniosek czysto eksperymentalnie, tu już z Wysoką Radą się nie konsultowaliśmy, bo jakby bardzo, bardzo ograniczały możliwości tego, co można było w ramach tego wniosku złożyć zasady. Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa, infrastruktura drogowa, to był taki duży wniosek generalnie dla stref ekonomicznych, ale w związku z tym, że specjalnych stref ekonomicznych, a w związku z tym, że stanowisko rządu jest takie, że specjalna strefa ekonomiczna jest w całym kraju, to złożyliśmy taki wniosek na grubo na 23 miliony złotych na remont różnych dróg w mieście, które prowadzą do terenów inwestycyjnych. Jak dostaniemy te pieniądze, to nie wiem, co zrobimy. Szanse są nieduże, bo one nie są jakby dedykowane dla gmin takich małych. Ale no grzech było nie spróbować, słuchajcie. To tak trochę dla sportu. Budowa drogi wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie Łowackim to jest też złożone. To jest wniosek złożony na 980 tysięcy. I budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej. Mówimy tak krótko, to pochodnik, o którym wspominaliście, żeby zbudować, a tu jeżeli dostaniemy dofinansowanie, to po prostu połączymy po raz kolejny ścieżki rowerowe na terenie miasta. To jest wniosek na 1 470 000. Te wnioski są przekazane do premiera. Podleśna i tutaj ten łącznik jeszcze tutaj. To tam. To w tym będzie, tak? Tak, no, nie, bo nie, pan przewodniczący o co innego pyta. Podleśna. Dobra, i tutaj. Ja doprecyzuję, bo jakby mamy dwa problemy, tak? Myśmy zdecydowali się, że będziemy uzupełniali w ramach własnych środków dwa odcinki, które nie były ujęte w inwestycji ulicy Krasickiego i Sikorskiego, czyli mówimy tu fragmencik, no naprzeciwko pawilonów, tak apteki, dojście do placu ratuszowego i fragment drogi podleśnej od nowo ukończonej skrzyżowania aż do wjazdu na ulicę Bema. I te inwestycje będziemy prowadzili w ramach środków własnych. Zapytania już chyba są powieszone, panie Edwardzie. Także czekamy na oferty i będą one zrealizowane, jeżeli oczywiście takie oferty wpłyną w tym roku. Ten odcinek od Kwiaciarni na tylko... Wszystko jest w przetargu ujęte już, nie? Myśmy w ramach inwalidów wojennych zrobili bardzo dużą inwestycję, bo jak się słyszy inwalidów... Sikorskiego. To wszystkie te uliczki boczne będą też zrobione. To jest naprawdę, jakby zagospodarujemy cały ten kawałek miasta, będzie wykonany. Bo pan Edward powiedział wam szerzej na pytanie, bo w ramach tego wniosku na 23 miliony wskazaliśmy, że droga podleśna jest taką drogą związaną tam z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpisaliśmy ją całą. Szanse na to, że tu dostaniemy dofinansowanie, moim zdaniem są bardzo małe, no mówię, no grzech było nie złożyć. Grzech było nie złożyć, nie pominąłem żadnej ulicy, nie? Nie, no. Litwarską wyczytałem. Tak patrzysz na mnie. Dobra. Będzie to bardzo dużo pracy. Ja też chcę przypomnieć, tak, bo doświadczenie z dotychczasowej budowy dróg na mieście jakby jest takie, że
jak zaczynamy remontować jakąś drogę, to okazuje się, że każdy mieszkaniec przy niej mieszkający ma przynajmniej dyplom inżyniera budownictwa dróg, a my robimy te drogi w ramach tak naprawdę jakby dwa ograniczenia podstawowe są, tak? Jesteśmy w stanie przewidzieć życzenia na etapie, wpisać życzenia na etapie projektu tylko wtedy, bo potem jest za późno, chyba że to są jakieś drobiazgi, a po drugie jesteśmy ograniczeni funduszami, tak? Bo zawsze można zbudować drogę od podstaw nową z pełnym przełożeniem wszystkich instalacji podziemnych, ale czasami staje proste pytanie, czy ją w ogóle robić w takim razie, nie? No więc odpowiedź jest prosta, że trzeba ją robić, nawet jeżeli się nie uda przebudować jej w sposób absolutnie kompleksowy, no bo tak, no nigdy byśmy nie ruszyli z pewnymi inwestycjami, tak? Jeżeli mamy na remont drogi 2 miliony i dokładamy swoich środków ileś tam, a pamiętajcie, że tych inwestycji jest tak dużo, a środków własnych jest coraz mniej, że staramy się robić je no, tak najlepiej jak się da, natomiast też na ile pozwalają środki finansowe miasta. A budżet nam się dzięki tym wszystkim dotacjom, że tak powiem, bardzo powiększył, ale do każdej inwestycji, słuchajcie, dokładamy swoje środki. Do drogi na Sikorskiego-Krasickiego blisko 2 miliony, tam 1 800 chyba wychodzi dokładnie. Do każdej z tych inwestycji z Polskiego Ładu przynajmniej 5%, ale na przykład już za podniesienie krawężnika zapłacimy osobno, nie? Tam na Armii Krajowej, nie? Jest uwaga, to są drobne inwestycje, to zrobimy. Natomiast przy każdej inwestycji też wychodzą jakieś prace dodatkowe. No nie mamy budżetu bez dna, a te inwestycje trzeba skończyć. No, no i tyle. No, i drobne informacje odnośnie finansów. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na kartę dużej rodziny na kwotę 165 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 17 880 zł, na zwrot podatku akcyzowego o kwotę 773,67 zł, na realizację zadań w ramach priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 12 tysięcy, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior Plus o kwotę 30 274 zł, na realizację programu wsparcie rodzin wielodzietnych na kwotę 105 zł, na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych o kwotę 45 353 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 122 918 zł. Z 18 sierpnia również zwiększone zostało KRD o 189 zł. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem o kwotę 24 816 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na kwotę 39 927 i 41 groszy. I wojewoda warmińsko-mazurski zmniejszył nam dotację na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 67 398 zł. I to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla pana burmistrza za bardzo szczegółowe przedstawienie naszych tutaj informacji dotyczących naszego miasta. Cieszymy się bardzo, że tak dużo inwestycji jest realizowanych i tutaj usłyszeliśmy również, że jest zapewnienie, że kolejne inwestycje również tutaj w mieście naszym wystartują. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do informacji pana burmistrza? Zgłasza się pan radny. Bardzo proszę. Pan radny Gajdamowicz, proszę bardzo. Światełko tam takie musi. Dobrze, to może bez mikrofonu. To co powiedział pan tutaj przewodniczący, na pewno cieszy fakt, że tyle tych inwestycji się pojawia. Może mikrofon. W mieście. Tutaj mikrofon. Ktoś wziął wteczkę. Jedną chwilę tutaj problemy techniczne, ale już będzie. Podajcie mikrofon. Jest. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja nawiążę do sprawozdania, znaczy to nie chodzi o uwagi, panie przewodniczący, tylko kilka pytań mam.
Jeszcze raz się powtórzę, cieszy fakt, że tych inwestycji jest coraz więcej i tak jak żeśmy rozmawiali, priorytetem są tutaj teraz drogi. Pan burmistrz wspomniał tu o sporcie, czyli dla sportu składanie wniosków, prawda, tak, że tak powiem, ale ja bym chciał się odnieść tak bezpośrednio. Panie burmistrzu, szanowna rado, zbliżają się okres składania wniosków budżetowych i jak tutaj powtarzam, wraca problem hali sportowej. Wczoraj byłem, naprawdę wygląda to bardzo źle. Ja nie chcę tu się teraz rozwijać i to nie traktujcie Państwo tego jako moja złośliwość, tylko o troskę o nasze dzieci też, tak? O miasto, o wizerunek, o wszystko. Także bardzo bym prosił przy składaniu i projektowaniu budżetu potraktować priorytetowo tą inwestycję, bo myślę, że już czas na nią. Fajnie, że mamy zrobiony już ośrodek kultury i będziemy mieli się czym pochwalić. I ja też i myślę, że Państwo też marzą o tym, żebyśmy mogli się pochwalić nową, zmodernizowaną halą sportową. Także chciałbym tutaj naprawdę apelować do Państwa, żebyśmy do tego naprawdę solidnie w tym przyszłym roku budżetowym podeszli. No wiadomo, no wiosną jest już, są wybory, kto tutaj będzie kończył te inwestycje. Mam nadzieję, że one dojdą do skutku. Także ja tutaj apeluję o tą sprawę. Druga rzecz, chciałem zapytać panie burmistrzu o tą małą retencję, którą tam pan wspomniał w tym sprawozdaniu. Czego ona dotyczy? Ta współpraca, podpisanie jakiegoś tam porozumienia w powiecie, jeżeli można by było szerzej tutaj. Tutaj bardziej zrobiliśmy przysługę dla gmin wiejskich, tak, bo to dotyczyło raczej retencji na terenach rolniczych. Czy będziemy mogli wykorzystać to jakby na potrzeby miasta? Jak chcesz zapytać o kąpielisko, to z pewnością nie ma możliwości jakby w ramach tych funduszy, bo ten zbiornik retencyjny jest już zbudowany, nie? A na potrzeby kąpieliska, tak jak kiedyś robiliśmy analizę, tak, że tam trzeba ukształtować dno od nowa, zupełnie jakby inny zakres. No, okay. Myśmy się nawet zastanawiali, słuchajcie, czy w ramach Polskiego Ładu nie złożyć na kąpielisko, tylko moi drodzy, bardzo prosty wybór, tak? Drogi są jednak moim zdaniem priorytetowe, natomiast z kolei, jeżeli będzie następny nabór na Polski Ład, to myślę, że poważnie się zastanowimy nad tym, czy jako jednej z inwestycji nie wpisać remontu hali sportowej zamiast drogi. Ale to jeżeli ogłoszą, a jaskółki donoszą, że może być jeszcze ogłoszony jakiś nabór kolejny, to wtedy się spotkamy, to tak jak zawsze i będziemy rozmawiali, tak? To ja zakładam, że podniesiesz sprawę, że ewentualnie zamiast kolejnej drogi to wpisać remont hali w jakimś zakresie. No myślę, no, że się tutaj będziemy... I oczywiście, to pan Edward racjonalnie dodaje, że jeżeli będzie to możliwe w ramach tak, ja wiem, zasad, ja wiem, nie? Bo wiele, no, wiele samorządów też z Nowego Ładu właśnie między innymi infrastrukturę sportową też gdzieś tam poprawiało. Dobrze, to ja się bardzo cieszę, myślę, że mieszkańcy i środowisko tutaj sportowe też się będzie cieszyło. I jeszcze mam pytanie, może tu do pana Edwarda, bo pan tutaj też o Sikorskiego wspomniał, panie burmistrzu, żeby jakby wyjaśnić mieszkańcom, do czego będzie służyć ten czerwony polbruk tam na skrzyżowaniu, bo jest wiele pytań i jest wiele niewiadomych. Biorąc pod uwagę liczbę inwestycji miejskich, to już trochę anegdotycznie, każdy z naszych mieszkańców nie tylko ławę marszałkowską nosi w plecaku, ale również dyplom inżyniera drogownictwa. To jest rozwiązanie, które zostało wymyślone no, wiele lat temu w Holandii. Rozwiązanie, które wprowadzono tam i na początku lat 2000 wiem, że zaczęło być stosowane na terenie miast w Polsce. To jest tak zwane wyniesione skrzyżowanie i ono powoduje, że w sposób bardzo płynny zwalnia na obszarze tego skrzyżowania ruch. Bo tam są chopki takie, jak zwróciliście uwagę, jak na każdym wjeździe macie najazd. Pod jakimś kątem, to się jakoś bardzo fachowo nazywa, no i samochód wjedzie tam, nie może generalnie jechać tam z prędkością wyższą chyba niż 20-30 km na godzinę i to jest jakby jedna korzyść i to nie jest taki hopek jak te wszystkie hopki, które mamy, że niszczą zawieszenie, są kłopotliwe, powodują dyskomfort w jeździe, to jest bardzo, bardzo łagodne. Do tego jeszcze, biorąc pod uwagę, że tam mamy przychodnie i bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami się porusza, to cały ten teren jest zrównany z chodnikami i będzie łatwiej się poruszać. Nie spotkałem się jakby z informacją, żeby były jakieś wypadki tam, no bo generalnie to rozwiązanie służy zapobieganiu wypadkom.
Również nawierzchnia Polbrukowa z pewnością nie będzie nie wiadomo jak śliska, bo ja chcę przypomnieć, że całe osiedle Bema jest wyłożone nawierzchnią Polbrukową i no, nie mamy informacji, że ludzie tracą życie na śliskim Polbruku. A poza tym ja chcę przypomnieć, że my na obszarze miasta staramy się utrzymywać nieustannie przejezdność dróg, tak, poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą, więc ja myślę, że to rozwiązanie się obroni, tym bardziej, że naprawdę w bardzo wielu samorządach ono jest stosowane. Jak ktoś chce poczytać, to jest internet, jest Wikipedia, jest to rozwiązanie opisane, scharakteryzowane. No i tyle. Czyli nie jest to jakiś wymysł. Dziękuję bardzo. Praktycznie standardowe rozwiązanie. To jeszcze radny Szlejer się zgłasza, bardzo proszę. Panie burmistrzu, wspomniał pan o ulicy Armii Krajowej, o podnoszeniu krawężników, tak? To ma być finansowane, dobrze zrozumiałem, z naszych środków? Czy to w ramach jakiejś, nie wiem, gwarancji? Nie sądzę, nie będzie to w ramach gwarancji, dlatego że mieliśmy ostatnio, no jakiś czas temu, takie dosyć katastrofalne opady, które rzeczywiście spowodowały zalanie. No i po konsultacjach stwierdziliśmy, że istnieje możliwość jakby zabezpieczenia. No tam część nieruchomości stoi bardzo, bardzo dużo niżej niż poziom drogi jest, prawda? Cały ten pas tam Armii Krajowej. I spróbujemy ograniczyć to zalewanie przez podniesienie krawężników. Tam naprzeciwko sklepu mamy możliwość podniesienia krawężników. Naprzeciwko bloku będziemy to konsultowali z projektantem. No dotyczy to, pan Edward ewentualnie fachowo wyjaśni, jakie normy musimy spełnić, żeby to zrobić. Ale to już jest na życzenie, że tak powiem, mieszkańców, więc takie życzenia płacimy za swoje. Dziękuję, rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby w tym temacie? Nie widzę. Dziękuję bardzo, zamykamy ten punkt. Dziękujemy jeszcze raz dla pana burmistrza za prezentację i przypomnienie naszych inwestycji i zapewnienie jednocześnie, że będą kolejne inwestycje. Dzięki temu nasze miasto będzie tutaj piękniało. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do punktu 5. Jest to punkt duży, podjęcie uchwał w sprawach. I pierwszą sprawą, która będzie tutaj za chwilę procedowana, będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2023-2035. Jak zwykle tutaj poprosimy panią, naszą skarbnik, panią Edytę Jarmoluk o przybliżenie tego tematu. Tematy te były, przypomnę, omawiane na Komisji Finansów, ale bardzo proszę panią skarbnik o jeszcze raz informację w tym temacie. Dzień dobry, witam wszystkich. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo-Iławeckie. Dochody ogółem zwiększono o 1 856 899 zł i 60 groszy, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 872 795 zł i 60 groszy, a dochody majątkowe zmniejszono o 15 896 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 835 782 zł i 60 groszy, z czego wydatki bieżące zwiększono o 781 078 zł i 60 groszy, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 54 704 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 3 494 223 zł. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jednakże w całym okresie prognozy miasto Górowo-Iławeckie spełnia relację, o której mowa w wymienionym artykule. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej obejmuje również zmiany w załączniku numer 2, gdzie znajdują się nasze przedsięwzięcia. I w tym załączniku dodano przedsięwzięcie o nazwie wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy ulicy Placu Ratuszowym 18 w Górowie. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego w danym załączniku. To wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym poddaję ten projekt uchwały pod głosowanie.
Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2023-35 i przypomnę krótko treść tej uchwały. Na podstawie artykułu 230 ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. W uchwale Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-35 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć miasta Górowo-Iławeckie stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały określa się załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję ten projekt pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Idzie. Tak, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I tutaj również poproszę panią skarbnik, bo to są taki ciąg zdarzeń tutaj akurat dotyczących finansów. Jest to uchwała dotycząca dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023. Również tu przypomnę, że było to procedowane na naszej Komisji do Spraw Finansów, ale jeszcze bardzo proszę panią skarbnik o przybliżenie tego tematu. Zmiany zawarte w uchwale dotyczą następujących kwot. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 856 899 zł i 60 groszy. Zmiany po stronie dochodów dotyczą. Rozdział 750-23 zwiększono o kwotę 6550 zł do wysokości wykonanego dochodu. Rozdział 750-95 zwiększono o kwotę 880 zł, która dotyczy otrzymanej darowizny z Werden. Dział 756 po dokonaniu analizy wpływów oraz należności, które są do zapłaty, zwiększono o kwotę 79 020 zł. Dział 758 zwiększono o kwotę 1 767 593 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Dział 801.01 przesunięcie pomiędzy paragrafami ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, to jest zmianę klasyfikacji wydatków z majątkowego na bieżący. Rozdział 801.53 zwiększono o kwotę 1488 zł i 60 groszy zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego na wyposażenie szkół w podręczniki. Rozdział 855.03 zwiększono o kwotę 63 zł zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego na zadania związane z przyznawaniem karty dużej rodziny. Rozdział 855.95 zwiększono o kwotę 1305 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców. Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 835 782 zł i 60 groszy. Dział 750 zwiększono o kwotę 279 200 zł w celu zapewnienia planu na wydatki dotyczące wynagrodzeń osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych, zakupu energii na budynku administracyjnym oraz zwiększono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie ze zmianą przepisów. Wprowadzono dwie inwestycje, do których zabezpieczono środki na wydatki, to jest 30 tysięcy na wykonanie projektu na zadanie inwestycyjne wymiany poszycia dachowego na zabytkowym budynku ratusza oraz 40 600 zł na wykup samochodu służbowego Opel Astra. Dział 757 zwiększono o kwotę 55 tysięcy w celu zapewnienia planu na wydatki związane z obsługą długu, to jest na spłatę odsetek od obligacji oraz zaciągniętej pożyczki na zakup wozu strażackiego. Dział 801 to zwiększenie o kwotę 1553 zł i 60 groszy w związku z dotacją podręcznikową w kwocie 1488 60 oraz zwiększenie o 65 zł odpisu na fundusz socjalny. Dział 851 to zwiększenie o kwotę 109 596 zł w związku z wprowadzeniem znaczonych środków wpływu za opłatę koncesji alkoholowej.
Dział 852. To zwiększenie o kwotę 313 963 zł w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z pomocą społeczną na wniosek złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim, a także przesunięcie pomiędzy paragrafami. Dział 854 to zmniejszenie o kwotę 8 tysięcy i przesunięcie do rozdziału 852.19 na zabezpieczenie planu na zakup energii. Dział 855 to zwiększenie o kwotę 3405 zł zgodnie z decyzją wojewody. Dział 900 to zmniejszenie o kwotę 49 935 zł. To jest zmniejszono o 50 tysięcy plan na zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego i przesunięcie części tej kwoty do działu 921 na zabezpieczenie planu zakupu energii, wody i gazu na obiektach sportowych, a pozostałą kwotę 10 tysięcy na zabezpieczenie planu zakupu energii na budynku administracyjnym. Zwiększono kwotę 65 zł odpis na fundusz socjalny. Dział 921 zwiększono o kwotę 91 tysięcy na wniosek dyrektora Ośrodka Kultury w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie obiektu. Dział 926 zwiększono o kwotę 40 tysięcy w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na energię, wodę i gaz na obiektach sportowych. Wyżej wymienione zmiany zmieniły wysokość deficytu miasta i wynosi on 3 494 223 zł. W załączniku inwestycyjnym pojawiły się inwestycje dotyczące wymiany dachu na zabytkowym ratuszu przy placu ratuszowym 18 oraz wykup samochodu osobowego Opel Astra będącego przedmiotem leasingu zgodnie z umową. To wszystko. Dziękuję bardzo za bardzo szczegółowe przedstawienie tych zmian. Czy ktoś z Państwa radnych miałby pytania w tym temacie? Nie widzę. Tak jak przedstawiła Pani Skarbnik, tych zmian w budżecie miasta jest bardzo dużo, także widać, że tutaj dział finansowy ma co robić, żeby to wszystko pozapinać. Ja tylko przypomnę treść uchwały. Jest to uchwała z dnia 30 sierpnia w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023 na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Rada Miasta uchwala, co następuje. I tutaj padają cyferki wszystkie te, które przedstawiła Pani Skarbnik. Ja tylko końcówkę tej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rady Miasta, przepraszam, wykonanie powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poddaję tą uchwałę pod głosowanie. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do dalszych punktów naszej dzisiejszej sesji. Jest to w tej chwili uchwała w sprawie sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Górowie i Ławeckim. Jest to uchwała, w której właśnie dzięki tej właśnie uchwale jest tutaj z nami pani kierownik Agnieszka Gorzycka. Bardzo proszę panią kierownik o przybliżenie tego tematu. Witam Państwa bardzo serdecznie. 22 czerwca 2023 roku zmieniła się ustawa dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmieniła ona nazwę na przeciwdziałanie przemocy domowej. Wprowadza ona na nas obowiązek powoływania nowych zespołów interdyscyplinarnych i wprowadza również nowe zmiany, które muszą być realizowane podczas prowadzenia procedury Niebieska Karta. Do tych zmian należy rozszerzenie katalogu osób doznających przemocy w rodzinie. Do tej pory byli to małżonkowie, osoby wspólnie zamieszkujące. Teraz również poszerzone zostało to o świadków przemocy domowej, o dzieci, które są świadkami przemocy domowej. Zostało wprowadzone nowe nazewnictwo. Grupa robocza zostaje zastąpiona grupą diagnostyczno-pomocową. Dla sprawców przemocy domowej zostały wprowadzone oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, w związku z czym sprawca przemocy domowej będzie miał obowiązek poddać się takim działaniom. Jeżeli będzie uchylał się od tego obowiązku, zostanie powiadomiona prokuratura i może dojść do tego, że po prostu trafi do więzienia. Zmiany wprowadzają również jakby podział zadań
gdzie dzielnicowy będzie zajmował się sprawcą przemocy domowej, a pracownik socjalny będzie zajmował się ofiarą. Nowy zespół powołuje burmistrz zarządzeniem i pierwsze spotkanie również powołuje pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Czy ktoś z państwa miałby pytania w tym temacie? Nie widzę, tak jak powiedziała pani kierownik, ta uchwała wchodzi dlatego, że wchodzi ustawa, już weszła ustawa, która obowiązuje, jest zmiana nazewnictwa, są dodane pewne elementy i musimy to teraz to wszystko uchwalić, aby tutaj zapewnić no, bezpieczeństwo i spokój w domach i mieć jakieś argumenty na sprawców przemocy. Poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnego w Górowie Łowieckim. Na podstawie uchwały o samorządzie gminnym oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Rada Miasta Górowo i Łowieckie uchwala, co następuje. I tutaj to wszystko, co mówiła pani kierownik, jest sprawą aktualną. Traci moc uchwała Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tu widać ile lat to funkcjonowała, w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybów i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Górowie i Ławeckim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnego w Górowie Ławeckim, zechce zagłosować. Jeszcze mój głos gdzieś tam leci, już doleciał. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy do uchwał, które tutaj przygotował pan inspektor Edward Drymuch. I są to uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Armii Krajowej. Temat ten był omawiany na Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Pan Czesław zechce tutaj kilka słów. Znaczy na posiedzeniu komisji, która się odbyła parę dni temu, żeśmy podjęli jednogłośnie decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Armii Krajowej, a już tak wyprzedzając następne pytanie, tak samo i przy ulicy Lizwarskiej. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego tematu? Nie widzę. Tutaj pan Edward jest, jakby coś to będzie służył pomocą. Ja odczytam treść uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej. Na podstawie tu stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i również innych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie o powierzchni, jest to działka 343 metrów, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej również tutaj w naszych księgach. I sprzedaż nieruchomości bliżej opisanej w punkcie pierwszym ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Trwa głosowanie. Nasza maszyna liczy głosy. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy również tutaj drugą uchwałę, również podobnej treści. Tutaj Komisja Gospodarki Mieszkaniowej również wyraziła pozytywną opinię. Ja odczytam tą uchwałę.
Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Lidzbarskiej. Tutaj również na podstawie stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości, ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta uchwala, Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy miejskiej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej tutaj w naszych księgach wieczystych, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rady, burmistrzowi miasta, co mi ta rada tutaj właśnie, burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo Iławeckie. Poddaję pod głosowanie, kto z pan i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki głosowania. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy teraz już do naszej ostatniej uchwały. Jest to punkt dodatkowy, który na dzisiejszą sesję był wprowadzony. Jest to rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo Iławeckie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radnego Bachanowicza, o przybliżenie tego tematu, gdyż komisja ta zajmowała się tym tematem już od dłuższego czasu. Bardzo proszę. Tak. Szanowni Państwo, w dniu 7 lipca 2023 roku wpłynęła do Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim skarga mieszkańca naszego miasta na działanie burmistrza miasta Górowo Iławeckie w sprawie niewyrażenia zgody na przestawienie pieca. Skarżący złożył skargę do wojewody warmińsko-mazurskiego, a wojewoda warmińsko-mazurski na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z właściwością przekazał skargę do rozpatrzenia Radzie Miasta w Górowie Iławeckim. W związku z powyższym zostało skierowane przez przewodniczącego komisji pismo do burmistrza miasta z wnioskiem o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienie dokumentów związanych ze sprawą będącą przedmiotem postępowania. Komisja skarg, wniosków i petycji spotkała się dwukrotnie, ponieważ przekazane zostały dodatkowe materiały związane ze sprawą. I opierając się na ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku, jest to kodeks cywilny, oraz uchwale numer 34/246/02 Rady Miejskiej Górowa Iławeckiego z dnia 15 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Górowo Iławeckie oraz na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania, czyli protokole numer 1/2023 z dnia 6 czerwca 2023 z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, protokole z dnia 1 sierpnia 2023 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Górowie Iławeckim z dokonania oceny stanu technicznego pieca, w tym dokumentacją fotograficzną, pisemnym oświadczeniem skarżącego, opinią numer 2/04/08/23 z dnia 4 sierpnia 2023 dyplomowanego mistrza kominiarskiego pana Adama Grudzińskiego oraz opinią Kancelarii Prawnej z dnia 22 sierpnia 2023. Komisja ustaliła, że piec może być bezpiecznie użytkowany, nie wymaga wymiany ani jego przestawienia. Ponadto zlecono przeczyszczenie kanału w celu ich udrożnienia. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o uznaniu skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
panu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wysoka Rado, odczytam teraz uchwałę Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Jeławeckie Ławeckie na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Rada Miasta Górowo-Jeławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Jeławeckie złożonej przez mieszkańca naszego miasta, tu nie mogę wymienić, bo ochrona danych osobowych, przesłanej do Urzędu Miasta Górowo-Jeławeckie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2023, uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej oraz do wiadomości wojewody warmińsko-mazurskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W ten sposób, Wysoka Rado, załatwiliśmy wszystkie najważniejsze sprawy przewidziane na dzisiejszą sesję, podjęcie uchwał. Zostały nam sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych miałby takie sprawy? Bardzo proszę, pan radny Gajdamowicz. Ja do pana Edwardzie. Panie Edwardzie, mam pytanie tam dotyczące tych zdraszaczy, bo tam się pojawił kolejny zdraszacz, z którym jest problem teraz też. Tam się robi miękko wokół niego. Jakby pan mógł sobie gdzieś tam to zanotować. Bo i nie wiem jak dalej, bo to tak przypadkowo też został odkryty. I to tutaj, gdzie sędziowie biegają, jest bardzo grząsko, no i żeby gdzieś tam nie doszło do jakiegoś zdarzenia. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan jeszcze, pan radny Komorowski. Bardzo proszę, pan Kamil Komorowski. Ja mam pytanie do pana Edwarda o podniesienie tutaj tego krawężnika. Czy to chodzi o tutaj o sklep, podniesienie przy sklepie? Tak, to chodzi, jeśli chodzi o krawężnik, bo tak, jeżeli tak. Pan pyta zapewne o przejście dla pieszych, czyli naprzeciwko pana budynku, na dzień dzisiejszy wiem, że spadek poprzeczny tego przejścia wynosi w granicach 2%, dopuszczalne jest od 1 do 3, więc ten 1% prawdopodobnie będzie możliwy do podniesienia, chyba że w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru można będzie podnieść powiedzmy troszeczkę więcej, bo 1% podniesienia na takiej szerokości chodnika, powiedzmy z tego co pamiętam, to jest 2 metry, no to wyjdzie, nie wiem, 1,5 centymetra, prawda, może 2. To jest troszeczkę mało, więc jeżeli wyrazi na to zgodę wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru, to chcielibyśmy podnieść troszeczkę więcej. No chodzi tutaj o te obrzeże, bo tam ta woda, tak, żeby się dokładnie nie dostawała, bo to od wielu lat tam zalewa naszą wspólnotę, a tutaj sklep został zalany tylko raz przez ostatnią ulewę i od razu jest podnoszone, także i trochę dziwne. Tak. No dziwne to nawet może nie, bo to nawet nie o to, ja tylko odpowiem tyle. Nie, ale tam jest tyle. Nowo położony asfalt, on się nie uszkodzi? Nie uszkodzi się, bo to od strony Polbruku, więc tam chodzi o kilka krawężników tylko, dosłownie kilka tam, gdzie nie spełniają normy, bo norma znowuż tutaj, no trzeba się powoływać, prawda, na jakieś normy określone w rozporządzeniach, to jest powiedzmy 2 centymetry. Bo to teraz... A w tym miejscu tam być może, nie pomierzyłem jeszcze, ale jest to może i centymetr, prawda? Więc do tych 2 centymetrów to jest naprawdę podniesienie o mówię, centymetr, dwa. Mhm, rozumiem. Kilku rozumiem. Krawężników. Bo to teraz się rozszerzy problem, bo część wody wpływała tutaj koło sklepu, leciała na ogródki, a część tutaj przez przejście dla pieszych pod moją wspólnotę. Jak już się przelewało, to reszta wody leciała w drogę tutaj za blokiem, co jest wymyta, co prosiłem już od wielu lat o poprawienie jej. To mówię, teraz po prostu problem się poszerzy na pewno tutaj przy przejściu dla pieszych, bo część wody wpływało pod sklep, a teraz część wody, wszystka, praktycznie woda będzie tutaj na przejście dla pieszych
wpływała, ponieważ jest ten, no strasznie nisko jest ten krawężnik, a asfalt jest bardzo wysoko. Ale znaczy nie krawężnik, tylko obrzeże, przepraszam. Ależ no to jest naprawdę wybudowane zgodnie ze wszelkimi standardami i ze wszelkimi normami. Nie mówimy tutaj o nawałnicach, bo pan stara się tutaj przekonać, że pada deszczyk i nie wiem, przelewa się woda. Nie, mówimy tutaj nie, no, jak o trochę naprawdę, więcej popada. Tak, dokładnie, o dużym deszczu, o naprawdę nawałnicach już, no jak wiemy przecież... Przy każdym deszczu, który pada od czasu na nawałnicy, byłem za każdym razem osobiście, czasem z panem Edwardem na waszej ulicy, nigdy nie widzieliśmy, że tam coś się przelewało. No tam od wielu lat był problem, później w trakcie mojej, że tak powiem, kadencji został przeniesione przejście dla pieszych przy 17 i problem zniknął. Ja chcę tylko powiedzieć, że od czasu tej ulewy nawalnej, która rzeczywiście ale zalała pół miasta, a Olsztyn utopiła, byłem na waszej ulicy przy każdym deszczu, przy każdym. Czasami jak były to godziny pracy urzędu, byłem też z panem Edwardem, zobaczyć, czy to jest problem, który no, jest rzeczywiście tak, taki, wiesz, non stop panujący, tak? Pada średnio mocny deszcz i jest kłopot. No więc jakby byłem, widziałem, takiego problemu nie ma. Problem się pojawia przy takich naprawdę nawalnych deszczach i tak jak pan Edward mówił, tam gdzie przepisy nam pozwolą, no bo nie możemy jakby realizować inwestycji niezgodnie z prawem, tak, jeżeli przepisy budowlane spowodują, że nie możemy podnieść tego krawężnika więcej niż te 2 centymetry, czy tam półtora, czy no spróbujemy podnieść go wysoko, to nie możemy, bo ktoś złamie nogę i natychmiast generalnie będzie tak, burmistrz złamał prawo, dostanie odszkodowanie, będzie kłopot, tak. Także tam, gdzie możemy to zrobić, a w przypadku sklepu tam po prostu jest trochę inna sytuacja niż chodnik, tak, to tam możemy podjąć decyzję, wygląda na to, że będziemy mogli zrobić, ale też to przemyślimy i zobaczymy, jak ta woda będzie uciekała, bo to nie będzie tak, że po podniesieniu krawężnika przy sklepie ta woda się cofnie, bo praw fizyki nie oszukamy, ona się nie cofnie. Ona popłynie tam dookoła bardziej, spłynie tą polną drogą szybciej w kierunku stawu niż wróci do was, ale popatrzymy, to jakby... Znaczy tutaj jest najniżej koło tego podejmowa. Przejścia dla pieszych, także... No, także tu jakby tą dyskusję myślę, że zakończymy na etapie opinii inspektora nadzoru, czy możemy podnieść, jak wysoko możemy podnieść chodnik, a jakby działania w okolicach sklepu też skoordynujemy z konsekwencjami, które będą dla budynku, nie? I jeszcze mam takie jedno pytanko tutaj, co jest rozebrane kilka tych polbruków przy 36, tam już to dosyć dłuższy czas stoi na chodniku. W związku z awarią sieci energetycznej, prawdopodobnie spowodowanej może przez przecisk przy budowie światłowodu, ale tego na razie na dzień dzisiejszy nikt oficjalnie nie zgłosił. Zgłoszono tylko, że będzie naprawiana awaria. No, podobnie mieliśmy na ulicy Przemysłowej, jak pamiętacie, to jest podobna awaria. No, na dzień dzisiejszy awaria energetyczna została usunięta. Czekamy po prostu na teraz naprawienie tej nawierzchni. Jeszcze jedno, panie Edwardzie, tutaj koło starej poczty, jak jest studzienka od chyba właśnie Orange i tam się kończy położenie nowego tego polbruku i przy tej studzience widać tam dosyć głęboko, nie ma nic, że to się w każdej chwili może zapaść, ktoś wpadnie i się stanie, że tak powiem, problem. Czy można by było to jakoś podsypać tam czegoś, zobaczyć? Tak, oczywiście. No to przyjęte po prostu jako usterka jakaś tam, nawet nie usterka. To tutaj przy starej poczcie, tak, tam jest ta Orange studzienka. Wiem. I tutaj ostatnio też mieszkańcy mi zgłaszali, chciałem się dowiedzieć, dlaczego jest tutaj wstawiony znak tylko ścieżka rowerowa w stronę 36, a nie ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Jest podwójnie rower wstawiony, tak jakby pieszci nie mogli tam chodzić tylko dla rowerów. Nie wiem, czy to nie jest zakończenie akurat ścieżki rowerowej, nie, ale to, ja... Nie, to nie jest zakończenie. Tutaj od strony 32, jak jest przejście dla pieszych i w stronę tam gałań, to są tylko dwa rowery, tak jakby nie było dla pieszych, tylko nie, jest to, ścieżki jest to rowerowe. Rowerowy, oczywiście, jeżeli tam jest jakaś pomyłka w oznakowaniu, tak, mówimy, właśnie, ale powinien być na ludzi... dzień dzisiejszy, mówię, nawet nie byłem, nie ukrywam, przejechałem tylko samochodem, ale nie byłem, nie przeszedłem. Ja też nie zwróciłem uwagi, nie jest ale... To jeszcze odbiór, więc przy odbiorach po prostu takie usterki, jeżeli to jest usterką, ale nie potrafię odpowiedzieć.
Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Szlajry się zgłasza, bardzo proszę. Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsza to przyjemna. Dzięki za ulicę Przemysłową, wszystko jest już zrobione tak, jak prosiłem. Ostatnio było położone właśnie przystanek Polbruk, bardzo ładnie to wygląda. Druga sprawa, może mi przyjemna, chodzi o dwie takie rażące, powtarzające się dziury. To jest pierwsza na ulicy Lipowej koło stacji diagnostycznej, a druga tutaj na ulicy Szkolnej, jak jest parking sklepu budowlanego. Jakby była możliwość jakoś w miarę to profesjonalnie załatać, byłby problem naprawdę na ileś tam czasu z głowy. Na pierwszy problem, ulica Lipowa. Znane oczywiście problemy, to nie jest tak, że my nie wiemy. Dzięki. W szczególności, że ja tam sam chodzę bardzo często tą ścieżką, więc widzę i wiem. Czekamy, jeżeli będą wolne moce przerobowe, bo to niestety nie da się tutaj załatać, powiedzmy, jak jakieś tam dziureczki. Tam trzeba byłoby masą na gorąco, prawda, najpierw sfrezować, potem położyć te kawałki. Takie, jak w każdy, myślę, kto jeździ, to widzi. Są drogi łatane częściowo, takie pasy. Więc czekamy, jeżeli wykonawca ten, który jest, który zrobiłby po prostu taniej z uwagi na to, że tutaj jest, by nam wykonał naprawę tych takich właśnie największych dziur. Ponadto, nie ukrywam, czekamy na te 23 miliony. Jeżeli one się pojawią, to zrobimy wtedy wszystko, całość tych prawda, dróg. No tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ale problemy są znane oczywiście. Też chodzimy, jeździmy, widzimy, co byłoby potrzebne. No też nie ma mocy, że tak powiem, przerobowych i u nas za mocno, bo to trzeba, prawda, jakąś umowę spisać i tak dalej. I na to są też potrzebne jakieś tam pieniążki. Ale takie częściowe łatanie, no mamy, mieliśmy w planie już wcześniej, nawet nie ukrywam, no nie wyszło trochę, tak. Bo jeszcze dodam, że jest naprawdę są ulice w porządku, tylko tam na takiej długości ulicy, powiedzmy, jest dwa miejsca tam, w granicach 3 metrów. Tak, można, można to zrobić i naprawdę tak jak, bardzo dobrze. Słuchajcie, tak jak mówił pan Edward, plan jest na tych ulicach, które nie są poddane kapitalnemu remontowi, a są w miarę dobrym stanie, tak jak Szkolna, i mają dokładnie jakieś takie wyrwy, żeby nie łatać tego, jak łataliśmy dotychczas te wszystkie ulice z worka, tylko wziąć firmę, porządnie to załatać, tak żeby te ulice jeszcze trochę wytrzymały, nie? Tylko po prostu zaczynamy mieć problem z mocami przerobowymi, słuchajcie, naprawdę. Cały zespół do spraw projektów w mieście siedzi tutaj, te 3 osoby, tak? A macie rozliczenie ośrodka kultury, ileś inwestycji drogowych, jakieś drobiazgi, plus taka normalna praca administracyjna. Także na ogłaszanie przetargów, wiecie, kontrola plus kontrola społeczna. Ja zawsze przy takiej okazji cytuję zapis z protokołu Najwyższej Izby Kontroli, która zakończyła kontrolę naszego samorządu w roku 19 czy 20? Jakoś tak. Na początku pandemii się skończyła wielka kontrola NIK-u, dwóch wielkich inwestycji naszych. Jest taki zapis w tym protokole, słuchajcie, ja go podaję czasami do mediów, bo on jest naprawdę fajny. W mieście jest 15 radnych i 13 urzędników. Oni to sami zapisali po prostu. Trochę jako anegdotę, a trochę, żeby pokazać, no dobra, to, ale nie narzekamy, robimy. Teraz jest trochę więcej urzędników, bo dotrudniliśmy trochę młodzieży, ale nie jest to, nie przekroczyliśmy liczby 20. Nadal jest nas kilkunastu. Pan sekretarz mówi, że urzędników jest tyle samo, ilu radnych. Więc dobra, puenta. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć jeszcze, panie Rafale, chwileczkę, bo mi umknie. Bardzo wiele osób zgłasza mi problemy, jeśli chodzi o wykonanie, poprawienie nawierzchni przez firmę, która układa światłowody. My to wszystko monitorujemy. Najwięcej uwag było odnośnie ulicy Mickiewicza bodajże. Firma jest powiadomiona już o tych rzeczach, które wykonała źle, mają poprawić. Po prostu nie pozwolimy mi jakby zamknąć inwestycji. Może kilka informacji. To będzie światłowód, całe miasto, jak to wygląda? Tak, no to jakby to nie jest nasza inwestycja, to jest, firma realizuje po prostu komercyjną inwestycję, rozprowadzając przyłącza światłowodowe. Inwestycja jest trochę uciążliwa. Powinni za każdym razem, kiedy rozkopią, kiedy zniszczą nawierzchnię, doprowadzić ją do stanu poprzedniego przynajmniej. No ale też staramy się firmie nie przeszkadzać, no bo dostęp do szybkiego internetu jest jakby cywilizacyjnym dobrem teraz, nie?
Panie Burmistrzu, a ten internet, który jest na słupach na powietrzu, on tak wisi i chyba tam się nic nie dzieje w tym temacie. Te skrzynki... Dzieje się tak? Potem na Nanomaja, tak? Aha. Tak? Bo część instalacji jest na słupach, tak? No jeżeli mogę, część instalacji jest podziemna. Po prostu już chodzą z ofertami, prawda, że można się bezpośrednio podłączyć do tych, nie wiem jak to tam, nawet skrzynek, które są przy budynkach, na budynkach, także działają. No teraz będzie konkurencja, bo jeden światłowód będzie ten podany właśnie na powierzchni, a drugi będzie no, podziemny światłowodem. Dobrze, pan Czesław Antonowicz się zgłasza, bardzo proszę. Ja mam tutaj takie jedno pytanie odnośnie ulicy Podleśnej. Panie burmistrzu, jeżeli ja źle zrozumiałem, to proszę mnie poprawić. Z tego, co pan mówił chwilę przed, że ulica Podleśna jakby będzie robiona nie w tym samym okresie, co ulica Sikorskiego. Jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić, bo ja może źle zrozumiałem. Jeżeli jest inaczej, to bardzo bym prosił. Dobra, precyzyjnie. Mówiliśmy o jakby dwóch przedsięwzięciach. Jednym, które jesteśmy na etapie realizacji, czyli poprawa nawierzchni od nowo budowanej, remontowanej drogi Sikorskiego do wjazdu na Bemanie. To już zapytanie wisi, czekamy na oferty i to po prostu będzie zrealizowane w momencie, kiedy podpiszemy umowę z wykonawcą. No i tu nie jestem w stanie podać terminu, ale no myślę, że to się połączy, tak, obydwie te inwestycje. Tak, żeby ręce. A to ja oddam mikrofon panu Edwardowi, powiem wam, jeśli chodzi o szczegóły. Natomiast ta druga informacja w ramach tych 23 milionów, to złożyliśmy całą Podleśną. Jak dostaniemy, to będziemy robić, nie? Bo tam są tereny inwestycyjne, dobra, rozumiem, tak, panie burmistrzu, tak? No, jest zaplecze rolne miasta, ale tak, oczywiście. Tam jest aquapark, zgodnie z planem zagospodarowania. Odpowiadałem szczegółowo, więc tak. Rozumiem, że pan radny zapytał o to, czy będzie to w ramach tej samej, w tym samym czasie, jak inwestycja ulica Sikorskiego, przebudowa skrzyżowania. Więc nie do końca może, ale prawie. Do dnia 7 wiszą zapytania, wystarczy wejść na BIBNASZ, tam wszystko jest określone, zapytania odnośnie wykonania tych dwóch inwestycji i Sikorskiego i ulicy, czy dojazdu do ulicy Bema, tak to może nazwijmy, żeby było jasne. I w dniu 7 po godzinie 10 rozpocznie się frezowanie. Możliwe, że rozpocznie się frezowanie, bo zależy, która firma po prostu wygra. Bo mamy jeszcze do sfrezowania ulicę Sikorskiego aż tutaj do ratusza i wówczas byśmy sfrezowali właśnie ten odcinek na Sikorskiego, odcinek starostwa powiatowego i odcinek do wjazdu na osiedle Bema. I to będzie w tym samym czasie. Nie, no okej, okay, rozwiązało moje wątpliwości całkowicie, bo patrzę, że ta Sikorskiego była sfrezowana, a właśnie ten odcinek pozostał, nie? Także zrozumiałem, tylko że okay, nie można wejść przed rozpatrzeniem. Ja tylko jeszcze dopytam, panie Edwardzie, ze względu na to na pewną uciążliwość, ten odcinek właśnie remontowanej tej drogi Sikorskiego, czyli od przychodni do tutaj w stronę liceum, będzie frezowany w najbliższych dniach? Jak to wygląda? W dniu 7, prawdopodobnie na dzień 7 września jest zamówiona frezarka, bo firma, która buduje, po prostu ma cały sprzęt i tak dalej, ale nie używa swojej frezarki, ma taką mniejszą trochę ewentualnie do frezowania, więc wynajmuje taką dużą frezarkę, jak widzieliście państwo. I jeszcze się odniosę do tego światłowodu. Przepraszam, to będzie aż do liceum tu frezowane, bo tu jest, będzie nam trzymał konserwator zabytków, dokąd on będzie, tak? Będzie do ratusza, powiedzmy do placu ratuszowego, rozumiem, będzie sfrezowane. Natomiast odnoszę się jeszcze do tego światłowodu, więc tak jak tutaj burmistrz już naświetlił trochę sprawę, ja natomiast jeszcze pokuszę się o taki szczegół. Każda przez nich inwestycyjka, powiedzmy, bo tak to trzeba nazwać, jest odbierana protokołem zdawczo-odbiorczym. My nie odbierzemy nigdy, żebyście państwo wiedzieli, jeżeli mieszkańcy do was występują, nie odbierzemy bez sprawdzenia, prawda, uporządkowania terenu po sobie. Więc to nie jest tak, że oni zrobią i powiedzą, że jest ok, bo firma, która zleciła dla wykonawcy wykonanie po prostu tego światłowodu w mieście Górowo, żąda protokołu odbioru
podpisanego przez nas, konkretnie przeze mnie, więc nigdy nie jest tak, że my odbieramy w ciemno jakąś takie rozkopanie, powiedzmy, drogi i nieuporządkowanie go w należyty sposób. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Pan radny. Panie Edwardzie, ja tu chciałem nawiązać do ulicy Szkolnej. Tam pojawił się problem, już kiedyś z panem rozmawiałem, ta woda tam się przy tym podjeździe nowo wybudowanym zalewa i wczoraj też stała woda przy hali. Tak, tam jak, nie wiem, może ktoś z państwa widział, tam walczyliśmy sami najpierw dzielnie, ale nie daliśmy rady drutami, prawda, tego wyczyścić, więc wynajęliśmy firmę, tak zwane WUKO. To pan po prostu z Dębów, który posiada takie, więc blisko, nie liczy nam za przejazd żadnych pieniędzy i też po prostu udrożnił to. No niestety okazało się, że znowu, bo spłynęło tam, tylko państwu powiem tak, dwie skanie spłynęło z dawnego pomu, z terenu dawnego pomu. Piachu, tak, piachu. Piachu, trochę ziemi, powiedzmy, do tej kanalizacji. Tam spadek jest bardzo duży, więc dopłynęło do tego nowego sklepu, prawda, powiedzmy Pepko. Jeszcze szło. Potem wybijało to do góry, oczywiście przez studnię. No wczoraj znowu, niestety, ale musieliśmy oczyścić to, udało się. Dzisiaj sprawdziliśmy, więc woda płynie. Jak długo znowu nie zapcha, nie wiem, bo nie wiem, ile tego piachu jest jeszcze tam na górze, a to naprawdę no, dość takie uciążliwe jest. A to zbiera z dużych powierzchni, że tak powiem, deszczówkę z tak zwanego dawnego starego pomu, z całego dawnego pomu, prawda, zbiera deszczówkę nam. Nie ma, no niestety nie, a ta deszczówka, powiedzmy, czy kanalizacja może deszczowa, jest naprawdę bardzo słabej jakości, żebyście państwo wiedzieli, no, że jest po pierwsze bardzo głęboko, bo w granicach 4 metrów, tam gdzie kopaliśmy, i jest to tak zwany, myślę, że każdy będzie wiedział, o czym mówię, drenaż. To nie jest jakieś PCV, nie jest to kamionka, jak się zdarza czasami, jak wiecie, a jest to po prostu zwykła drena, tak jak się, nie wiem, odprowadza, czy rozprowadza, czy jak się drenuje, może bardziej właściwe słowo, na polach. Więc to nie jest dobrej jakości odwodnienie. Oprócz tego no, jest zaniedbane też przez właścicieli tych, prawda, nieruchomości, które tam zajmują. No, to też jest trudne, ale już tam kiedyś pisałem do nich i tak dalej, no ale jest jak jest. To tyle. Dziękuję. Pan radny Gajdowicz. Tam już ośrodek kultury powoli ze stadionu się i wiem, że pan, który tam się zajmował jakby pielęgnacją, już się nie będzie chyba zajmował, czy będzie dalej, czy, bo teraz jest oddelegowana osoba. Ale to są bardzo pozytywne sygnały, że tam ta osoba jest, bo naprawdę otoczenie stadionu wygląda naprawdę fajnie. I jak długo jest planowane, czy ta osoba jest doraźnie, czy już tak też naprawami będzie się zajmować, jakimiś drobnymi, czy tylko jakby pielęgnacją terenów zielonych. Ale tak jak mówię, no, ze środowiska są bardzo pozytywne sygnały, że to przynosi efekty. No cieszymy się i to jest tak. Na dzień dzisiejszy jest to osoba zatrudniona tutaj w ramach prac interwencyjnych, prawda? Więc do końca roku zapewne będzie, bo ten pan, który się zajmował, powiedzmy, dotychczas, no wiadomo, w związku z otwarciem ośrodka kultury, no ma dużo pracy. Oprócz tego jeden z panów, prawda, poszedł do wojska, więc to też ograniczyło trochę możliwości dla nich. I tutaj drobne naprawy w zakresie, powiedzmy, takim, w którym potrafi, to tak. A potrafi pomalować, powiedzmy, gdzieś tam podszpachlować i takie rzeczy oczywiście, no powiedzmy, nawet pan radny mógłby z nim tutaj ustalać, uzgadniać. Natomiast no, jeśli chodzi o zraszacze, w związku z tym, że było i mokro, i był nawał pracy, nie poszedł pan, który się zna, który no, już tam, powiedzmy, robił takie rzeczy, a ma do zrobienia też inne, więc ja to pamiętam, ale jeżeli jest to bardzo, bardzo pilne albo najpilniejsze w mieście, no to zamiast, powiedzmy, nie wiem, innych robót, szczególnie to, co wymieniłem, ta kanalizacja deszczowa, tutaj zabrała dużo czasu, więc możemy tam tego pana, powiedzmy, oddelegować, nie? No ale inne roboty wtedy no, nie są robione. Myślę, że to nie jest takie najpilniejsze, jest to pilne, rozumiem,
ale może kilka dni jeszcze może wytrzyma. Tak, panie radny? Dziękuję. Prosiłbym wziąć pod uwagę, że tam porusza się pan sędzia, nie? Żeby gdzieś tam noga mu się nie wykręciła gdzieś tam w czasie obsługi meczu. Także. Dziękuję. Dobrze, już ostatnie pytanie. Ostatnie. Panie Edwardzie, mam takie pytanie, jeszcze tu mnie też ktoś spytał. Czy ta jezdnia Sikorskiego, która będzie robiona, będzie ograniczona od strony domku, od strony przemysłowej, jakimś krawężnikiem? Chodzi o położenie tego dywanu asfaltowego, bo z jednej strony jest chodnik, ok, chodzi o to drugą stronę. Krawężnik od strony, powiedzmy, domków jednorodzinnych. Tak, o to chodzi. Nie jest planowany. Dzięki. Dobrze. Rozumiem, że tutaj spraw różnych jest bardzo dużo. Dowiedzieliśmy się dużo informacji, bo dużo się dzieje w naszym mieście. I pan burmistrz jeszcze na zakończenie jeszcze. Bardzo proszę. Ja bym prosił pana radnego Antonowicza o zajście do pana Edwarda. Byliśmy obejrzeć to, co zgłaszałeś na komisjach, ten fragmencik. I dobrze jest ustalić, czy my myślimy... Czy my myślimy o, ale wiesz, żeby doprecyzować, żebyśmy ci nie zrobili tego, co nie chcesz. Dobrze, Wysoka Rado, nasze obrady, tutaj sprawy różne były też bardzo ważne. Trzeba pewne sprawy było o nich powiedzieć, dowiedzieć się, wyjaśnić, doinformować się jeszcze. Tutaj pan burmistrz mi jeszcze podpowiada. Przypomnę właśnie, że zakończyliśmy bardzo dużą inwestycję dotyczącą Domu Kultury. Zapraszam wszystkich radnych na 8 września na godzinę 13 na uroczyste otwarcie Domu Kultury. Także liczę, że państwo będziecie. W piątek godzina 13. Zapraszam wszystkich radnych na otwarcie Domu Kultury. Rozumiem, że wszystkie sprawy są już... I mieszkańców również. Mieszkańców również zapraszamy bardzo serdecznie. To będzie nudno potem. Ciekawie będzie na koncercie. Tak jest. Dużo spraw. Dawno żeśmy się chyba nie spotykali. Musimy chyba tutaj jeszcze się spotkać i pewne sprawy jeszcze wyjaśnić. Rozumiem, że wszystkie tematy na dzisiejszą sesję zostały wyczerpane. Zamykam 57. sesję Rady Miasta Góry Wojewódzkiej. Dziękuję bardzo.